Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Birband. Jest to piwo Sensei. Piwo takie ala japońskie. Nazwa ma wskazywać, że taka ala japońska. Chociaż w sumie nie wiem, czy Sensei to jest japońskie słowo, czy niekoniecznie. Sorachi Ace Hazy IPA. Jeden z widzów mi tam się skarżył, że na grupie Kopyrnicy, że ten właśnie tutaj stwór, czy ten wojownik w tej masce, to nie jest żaden sensei, tylko że to jest jakaś tam charakterystyczna postać z Japonii, z Chin, i że on tak tutaj pasuje troszkę, jakby wiecie, dać kozaka i napisać, że polski, prawda, szlachcic. Ale nie czepiajmy się. Sensei Sorachi Ace Hazy IPA, 15,5 plato, 6% alkoholu, goryczka 3/6, piwo jasne typu IPA, niefiltrowane, pasteryzowane, woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele, drożdże, dodatki skórki pomarańczy i kolendra. I to jest zaskakujące w sumie, bo to wychodzi, że to taki a la Witbier, nie? Te skórki pomarańczy i kolendra. Uważona w zarzecze. Data przydatności 30 maja 2021 roku, ale na pewno ja je kupiłem dużo wcześniej, czyli dają ponad rok. Szkło limitowane z Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa 10 1/2. Festiwal nie mógł się odbyć, ale szkło się pojawiło. Jest tego tylko 500 sztuk. No i możecie też nabyć. Myślę, że jeszcze możecie w momencie, jak publikuję ten film, ale w sumie to nie wiem. Może już się skończyło. Możecie kupić, link będzie w opisie filmu, to jest takie z tym hashtagiem wspieramy polski craft, 10 1/2 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Mamy tutaj postać taką, która no miała być na plakacie, to na całej komunikacji WFDP. Wyraźnie zmętnione, takie ciemno, może nie ciemno, złote, wyraźnie zmętnione. No pachnie jak taki New England. Trochę kokosowo. Troszkę kokosowo, no. W smaku jeszcze bardziej kokosowo. Powiem szczerze, że na szczęście, może trochę pomarańcze, że na szczęście nie czuję za bardzo tej kolendry i pomarańczy, także jak ktoś się, bo ja powiem szczerze, kupiłem Sorachi Ace Hazy IPA, mówię ok, nie? Ale potem patrzę, pomarańcze, kolendra i tak się zastanawiałem, czy to był dobry zakup, nie? Czy to nie jest jakiś American Witbier, ale nie, przynajmniej ja tego tak nie widzę. Bardzo gładkie i z bardzo, dobra, przesadzam z bardzo, i z wysoką goryczką, bo już w drugim łyku ją czuję. Czyli jak ktoś szuka piwa gładkiego, hazy, mętnego, na Sorachi Ace i z wyraźną goryczką, no to powiem wam, że to jest to. Bardzo gładkie. Tak jak najlepsze po prostu hazy ipki w Polsce, bardzo Sorachi Ace'owe, kokosowe i z wyraźną, naprawdę wyraźną goryczką, nie piekące, fakt, że ono u mnie już w lodówce troszkę stoi, więc może się po prostu ewentualne pieczenie skumulowało na dnie, ale no muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Bardzo miłe zaskoczenie, bo myślałem, że będzie... No, martwiła mnie ta pomarańcza i kolendra. Myślałem, że będzie, o kurka, jakiś cudak, nie? Że to się będzie wszystko gryzło. Na szczęście mogę powiedzieć, pomarańczy i kolendry prawie nie czuć. Albo tak się wkomponowała w te wszystkie nuty Sorachi Ace, że
nie przeszkadza, że być może właśnie bez tej pomarańczy i kolendry może by było gorsze. Tego nie wiem. No muszę powiedzieć, że bardzo spoko piwo. Bardzo spoko piwo. Jeżeli chodzi o Birbanta, to Birbant przechodzi teraz rebranding. W ogóle słyszałem, że takie piwa, które już są w house... Przepraszam. W Birbancie od samego początku, że jakby teraz w wersjach puszkowych, nowych etykietach, widziałem kilka komentarzy, ktoś bardzo chwalił Citrę, nie wiem czy tego Reda też, ale na pewno Citrę, że no takiej dobrej Citry w wykonaniu Birbanta to nie pił nigdy. No więc no bardzo się cieszę, bardzo bym się cieszył. Birbant troszkę... Taki kazus, troszkę kazus Ale Browaru i pracowni piwa, czyli troszkę gdzieś stracili dystans do czołówki, ale być może, że to jest teraz sposób na troszkę doszusowanie do liderów, tak? Do powiedzmy Funky Fluid, Pinty, Nepomucena. Mówię pod kątem Hazy Ipek, bo to jakby temat, który mnie i w kontekście tego piwa zajmuje i ogólnie mnie zajmuje. Więc mam nadzieję, że to sprawi, że po prostu Birbant złapie taki drugi oddech. Zresztą życzę tego samego i pracowni piwa, i Ale Browarowi, ale no, nie da się ukryć, że Birbant był tym jednym z takich rzeczywiście pionierów. Różne tam koleje losu były od jakby początków jakichś tam w hauście przez właściwie to początki Jarka Sosnowskiego, ale współpraca z haustem była, ale później była Witnica nawet, no i potem już długo, długo za rzeczę i przez pewien czas Birbant szedł łeb w łeb, można powiedzieć, w tym zarzeczu z Pintą, z Kingpinem, ale mam wrażenie, że w którymś momencie tego tempa nie wytrzymał. Pojawiało się mniej nowości, albo te nowości nie były jakieś takie super, kilka rebrandingów etykiet. No mam nadzieję, że jakby odnajdzie Birbant swoją drogę. Bardzo zawsze sympatyczne pogadanki na stoisku Birbanta. Tutaj to mówię w kontekście Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa z Krzyśkiem Kulą, czyli Kulim, i właśnie z Jarkiem Sosnowskim. Zawsze fajnie tam się czuję i no fajne są chłopaki, więc życzę wszystkiego najlepszego. Piwo naprawdę, naprawdę spodziewałem się, że może być różnie, ale jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Przede wszystkim dla tych, którzy szukają konkretnej goryczki, a piwa gładkiego, niepiekącego i konkretnie nachmielonego na aromat. No i piękne szkło. Piękne szkło. Rastala. Szkło, dochód z tego szkła będzie wspierał browar spółdzielczy z Pucka i dzięki temu macie szansę ten unikatowy w skali polskiej browar, czyli browar spółdzielczy, który no nie jest takim klasycznym browarem, tylko jest browarem, który jest nastawiony na pomaganie osobom z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z niepełnosprawnością umysłową, poprzez stworzenie im miejsc pracy, w których oni się mogą jakby aktywizować i mogą zyskiwać taki cel życia, sens życia, no i plus tam cała akcja z ich nurkowaniem, więc no browar nietuzinkowy, jeden z niewielu takich browarów w ogóle na świecie. Myślę, że cel jest szczytny. O ile dobrze pamiętam, szklanka 22 zł, 500 sztuk tylko, więc wzór unikatowy, mam nadzieję, znaczy nie, w sumie to byłbym się ucieszył, gdyby się okazało, że już nie ma tych szklanek, ale jeśli są, to gorąco, gorąco polecam. Fajny wzór, może nie jest to mój ulubiony, ale nie jest zły, sensorycznie jest naprawdę fajny, bo się bardzo mocno zwęża, więc myślę, że fajny. No i bardzo fajny nadruk, bardzo fajny nadruk. Wasze zdrowie, gratulacje dla Birbanta i rzeczywiście Sensei robi robotę. Wasze zdrowie.